Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na koncercie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Nowym Sączu. Serdecznie witam Panią Ilonę Tomera-Chmiel z mężem. Pani Ilona jest wizytatorką Centrum Edukacji Artystycznej. Bardzo dziękujemy, że Pani zechciała uczestniczyć w dzisiejszym koncercie. Listopad jest miesiącem, w którym bardzo często wracamy do naszych najbliższych, którzy już odeszli. Nasze myśli także wędrują w kierunku tych miejsc, gdzie odbywają się walki, gdzie trwają wojny, gdzie giną bezbronni ludzie, bezbronne dzieci, gdzie burzone są ich domy, czy niszczone wielowiekowe zabytki. Dlatego też dzisiejszy koncert zatytułowaliśmy Zaduma nad istnieniem i chcieliśmy Państwa sprowokować, żebyście przynajmniej w tym czasie, kiedy nasz koncert będzie trwał, przez chwileczkę się zadumać, że tak powiem, nad swoim życiem. Jesteśmy na tej ziemi tylko chwileczkę, dlatego nie możemy tej ziemi niszczyć, nie możemy wyrządzać krzywd, a już broń Boże, zabijać. Muzycy przygotowali arcydzieła, które chcemy, żeby były dla Państwa rodzajem przekazu i proponowały właśnie pokój na ziemi. I jako pierwszy utwór będzie kompozycja belgijskiego współczesnego kompozytora Jana von der Rust. Utwór zatytułowany Et in Terra Pax. Pokój na ziemi. Jest to kompozycja składająca się z trzech odcinków. Skrajne odcinki są spokojne, modlitewne, chorałowe. Co chwileczkę będziemy słyszeć melorecytację orkiestry, która będzie recytować właśnie tekst Et interna Pax, pokój na ziemi. Środkowa część wnosi większe ożywienie, tempo allegro, i w którymś momencie muzyka przerwie swoje granie, nastąpi cisza i usłyszycie Państwo narratora, który odczyta sonat Charlesa Hamiltona Sorleya, młodego poety, który zginął podczas I wojny światowej. Wiersz ten oddaje okrucieństwo i bezsens wojny. Przesłanie o pokoju wygłosi dla Państwa dr Marcin Kokoszka, proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny i świętego Stanisława w Szczepanowie. Poprzednio pełnił funkcję dyrektora Centrum Pielgrzymowania Opoka w Starym Sączu. A sam utwór wykona orkiestra Dęta pod dyrekcją Georga Weissa.
wszystkich ludzi dobrej woli, pacem interes, pokój na świecie, którego wszyscy ludzie wszystkich czasów tak żarliwie pragnęli, nie może być budowany i utrwalany inaczej, jak tylko przez wierne zachowanie porządku ustanowionego przez Twórcę. Wszyscy muszą zrozumieć, że nie da się ani powstrzymać wzrostu potencjału wojennego, ani zmniejszyć zapasów broni, ani, co jest najistotniejsze, całkowicie je zlikwidować, jeśli tego rodzaju rozbrojenie nie będzie powszechne i całkowite. Oraz jeśli nie dokona się ono i w sercach ludzkich, to znaczy, jeśli wszyscy nie będą zgodnie i szczerze współdziałać, aby usunąć się z serc strach i obawę przed wybuchem wojny. To zaś wymaga, aby wprowadzić zasady, która głosi, że prawdziwy trwały pokój między narodami musi się opierać nie na równowadze sił zbrojnych, ale jedynie na wzajemnym zaufaniu. Ufamy, że tak stać się może, ponieważ idzie o rozwiązanie nie tylko nakazane przez właściwe zasady rozumu, ale również w najwyższym stopniu pożądane i przynoszące wielki dobro. Powiedzieliśmy, że rozwiązanie to jest w najwyższym stopniu pożądane. Któż bowiem wyprawi jak najgoręcej, aby groźba wojny została oddalona. Coraz mocniejszymi gwarancjami. Rozwiązanie to wreszcie przyniesie wielkie dobra, ponieważ związane z nim korzyści dotyczą bezpośrednio wszystkich, a mianowicie poszczególnych ludzi, rodzin i narodów i całej rodziny w człowieku. Thank you.
Augustyn zwraca się do człowieka z nastrojącym pytaniem. Czy duch twój chce być zdolny do przezwyciężenia twych pożądliwości? Niech się podda temu, który go przewyższa, a zwycięży to, co jest poniżej niego. Nie przebrzmiały jeszcze i dźwięczą w naszych uszach ostrzegawcze słowa. Przez pokój nic nie ginie. Przez wojnę można utracić wszystko. Przez pokój nic nie ginie. Przez wojnę można utracić wszystko. Przesłanie o pokoju wygłosił dr Marcin Kokoszka. Zapraszamy Państwa teraz na 10 minut przerwy, bo musimy się przemeblować. Pomysłodawcą dzisiejszego projektu, koncertu jest Georg Weiss, który w którymś momencie zapragnął przygotować i pokazać rekwiem Mozarta. Początkowo podchodziliśmy do tematu troszkę sceptycznie, ponieważ jest to dzieło wybitne, także posiadające olbrzymi rozmach i wymagające od wykonawców specyficznych warunków głosowych. Dlatego, jak mówię, sceptycznie na początku podchodziliśmy, ale jak to zwykle u Georga, wszystko się musi spełnić, o czym sobie zamarzę. Georg przyjechał do nas około 12 lat temu z Niemiec na wypoczynek, to znaczy na wypoczynek emerytalny. Ale się okazało, że to jest człowiek zakręcony i natychmiast podjął współpracę z Orkiestrą Miejską Stary Sącz, gdzie przygotował między innymi stulecie istnienia tej orkiestry, a także kilkanaście znakomitych, wzruszających koncertów. Od ponad roku współpracuje ze Szkołą Muzyczną w Nowym Sączu, prowadząc zajęcia z orkiestrą Dentą. Requiem Demol w katalogu Kechla numer 626 powstało na zamówienie. Pod koniec lata 1791 roku do Mozarta zgłosił się tajemniczy posłaniec, który zamówił mszę żałobną i oczywiście wypłacił od razu żądane przez Mozarta honorarium. Mozart był już bardzo chory, dlatego
ciągle myślał o tym, że będzie to msza dla niego. Wyścigował się ze śmiercią, niestety przegrał ten wyścig i pozostawił po śmierci jedynie skończone dwie pierwsze części i fragmentarycznie tak zwane sekwencje. Po śmierci męża jego żona Konstancja zleciła dokończenie mszy i zleciła to uczniom Mozarta. I trzeba powiedzieć, że największe zasługi ma niejaki Franz Xaver Ziesmayer, który dokończył sekwencję i na pewno skomponował trzy części stałe, czyli Sanctus Benedictus i Agnus Dei. Może teraz przeczytam szybciuteńko plan całej mszy, a więc rozpoczyna się Introitus i Requiem Aeternam z polskimi słowami wieczne odpoczywanie. Dalej Kyrie, Panie zmiłuj się nad nami, jest to piękna dwutematyczna fuga. Kolejne części to tak zwane sekwencje. Dies Irae, Dzień Gniewu, Tuba Mirum, Dzień Sądu Ostatecznego, Rex Tremenda, Pokora dla Majestatu Boskiego, Recordare, Nadzieja i Wiara, Confutatis, Dialog Dusz Potępionych i Zbawionych, Piękna Lacrimosa, czyli Opłakiwanie. Przy Lacrimozie ponoć Mozart pracował do ostatnich chwil swojego życia. Po sekwencji Offertorium, Panie Jezu, Królu Chwały, składamy Ci, Panie, ofiary. Następnie te wspomniane trzy części stałe, a więc Sanctus, Święty, Benedictus, Agnus Dei. I o tym Agnus Dei powiedział ktoś, nie napisał tego Mozart, nie będzie, ale ten, kto napisał, jest Mozartem. I na koniec dzieła Komunio. Światłość wiekuista, niechaj im świeci. Wykonawcami tego pięknego dzieła będzie chór szkolny, w skład którego wchodzą uczniowie, nauczyciele, ale także dyplomanci byli oraz część chóru parafialnego z Marcinkowic. Chór przygotowali pani Marzena Pikuła i pan Andrzej Citak. Orkiestra Dęta, to już mówiłam, pod dyrekcją Georga Weissa oraz soliści. Wiktoria Oskroba, sopran, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego w Chopinie, imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiowała także w Hochschule für Musik w Kolonii. Brała udział także w Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Sztuki Wokalnej imienia Ady Sari. Renata Jonakowska-Olszowska, znakomity pedagog, prowadzi w naszej szkole klasę śpiewu solowego, będzie śpiewać altem. Krzysztof Michalski, tenor, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, pracuje w Średniej Szkole Muzycznej w Krakowie oraz jest członkiem chóru Polskiego Radia Lusławice. I Stanisław Duda, baryton, nasz absolwent, uczył się pod kierunkiem pani Małgorzaty Miecznikowskiej-Gurgul, studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach, obecnie uczy w szkołach w Tarnowie i w Krakowie. Rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta przed państwem cała społeczność szkoły muzycznej pod dyrekcją Georga Weissa.
podziękować przede wszystkim Georgowi Weissowi i jego żonie Kasi, że potrafili zmobilizować tak olbrzymi skład i zmobilizować tych młodych ludzi, żeby przychodzili przez wiele miesięcy na ciężkie próby. Brawa dla nich. Marzena Pikuła. Marzenko, chodź do nas. Oskroba, Renata Janakowska, Krzysztof Michalski i Stanisław Duda. Katarzyna Koszkowska-Wajs, proszę na do przodu. Ja przypomnę, że wykonawcy to są tak, przede wszystkim uczniowie szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszego to mamy świadomość tego, że to są bardzo młodzi ludzie, ale także absolwenci naszej szkoły, no i przede wszystkim nauczyciele, którzy ramię w ramię wykonywali ze swoimi uczniami tą piękną kompozycję. Nasza Ola Wolnowska już wszystkim dziękowała, naturalnie tylko nie sobie. Dlatego moje wielkie, wielkie dzięki za wszystko. Bardzo, bardzo wielkie dziękuję naszego kochanego Marcina Kokoszki za jego emocjonalne dla mnie bynajmniej słowa, które niestety, ale dzisiaj mają taką obrzydliwą aktualność. Bardzo serdecznie podziękować chciałbym osobiście mojej wspaniałej orkiestrze za ich naprawdę wielki, wielki wkład. Tym nauczycielom, którzy tutaj bardzo, bardzo pomogli. Mojej kochanej Marzence. Bez niej, no, by była tylko połowa, a jak rekwiem Mozarta na pół. To jest niemożliwe. A więc za wspaniałą współpracę, naprawdę bardzo osobistą współpracę, takiej współpracy w moim zawodowym życiu jeszcze nigdy nie miałem. I za to wielkie, wielkie. I to ona. Tutaj sprowadziła tych wspaniałych solistów i za to wam bardzo dziękuję, że przyjechaliście tutaj do nas i upiększyliście ten wspaniały wieczór. Bardzo dziękuję. Chórom, powiedzmy tak, wszystkim chórom, które tutaj dzisiaj wzięły udział w tym wspaniałym przedsięwzięciu. Dziękuję naturalnie mojej kochanej żonie, bo bez niej ten rekwiem nigdy by nie był tutaj dzisiaj na tej scenie. Jak siedzimy w domu,
te noce to przewalamy różne rzeczy. I naraz się stało. A zaczęła się to tylko od takiego małego utworku Lacrimosa. Najpierw miał być Lacrimosa tylko. I powstało to, co Państwo dzisiaj tutaj słyszeli. I Lacrimosą chciałbym zakończyć ten cudowny wieczór. Dziękować, że Państwo tak licznie u nas byli. Serdecznie dziękuję i zapraszam na dużo, dużo więcej takich wieczorów z tą wspaniałą orkiestrą. Dziękuję Wam. Dziękuję. Thank you.
podziękować dyrekcji i obsłudze Małopolskiego Centrum Kultury i Sztuki za udostępnienie sali, jak zwykle perfekcyjną pomoc przy przygotowaniu koncertu. Bardzo dziękujemy i dobrej nocy.